Kochani, mam dla was najszczęśliwszą nowinę, jaka mogłaby się stać. Staruszka wykupiona na Skaryszewskim targu przeżyła. Jest w naszej fundacji i po ciężkim transporcie, ponieważ przeżyła go należąco, jechałam z nią w przyczepie i opiekowałam się nią. Później, po całym dniu walki, dawaniu kroplówek, dawaniu elektrolitów, dawaniu leków, ciągłej opiece weterynarza, po ciężkiej nocy, w której również były kroplówki, również były różne odżywki wzmacniające, również była ciągła opieka, a było podnoszenie konia na linach, ponieważ staruszka była tak słaba, że samodzielnie nie była w stanie wstać, samodzielnie nie była w stanie się poruszyć. Jest tu. Stoję przed wami, kochani. Najbardziej pozytywne to wszystko jest dlatego, że koń zaczął pić wodę. Zaczął jeść siano. Zaczął jeść owies. Przez to jego szanse na przeżycie znowu się zwiększyły. Kochani, jest to coś wspaniałego. Uratowaliśmy to końskie istnienie przed niegodną śmiercią, przed ogromnym cierpieniem, bólem, strachem. Bo który koń, stojąc w przyczepie, ginąc w niej, nie odczuwa strachu i cierpienia i bólu? Kochani, gdyby nie to, że wykupiliśmy tego konia, jej śmierć byłaby dramatyczna. Jej śmierć byłaby okrutna. Kochani, ta staruszka stała na Skaryszewskim targu od wczesnych godzin porannych. Stała uwiązana bardzo krótko, aby nie mogła się właśnie położyć. Stała ciasno zamknięta w przyczepie. Stała tak przez wiele godzin. Później, gdyby nie my, ponieważ raczej nikt nie wykupiłby takiego konia, wracałaby do domu. Tą samą przyczepą, w której stała cały dzień. Przyjechała ona z końmi innymi, zimnokrwistymi, o wiele większymi niż ona sama jest. I kochani, wiemy, po prostu wiemy, z doświadczenia i z tego, jak ten koń wygląda i w jakim jest stanie, że na pewno nie dałaby rady stać jeszcze kilku godzin. Przez to powiem wam, jaki byłby scenariusz jej śmierci. Śmierć byłaby taka, że kobyłka w przyczepie wreszcie by się położyła lub wywaliła, w zależności od tego, jakie warunki stworzyłby jej właściciel. Gdyby się wywaliła, inne konie, o wiele większe konie od niej, po prostu by ją zadeptały. Zadeptałyby ją, łamiąc jej nogi, robiąc rany, powodując ogromny ból i cierpienie. Kochani, ten koń byłby zadeptany na pewną śmierć. Ten koń umierałby w ogromnej męce, bez jakiejkolwiek pomocy. Ten koń umierałby w bólu z każdym momentem, z każdym kolejnym depnięciem innego konia wzrastającym po całym ciele. Kochani, ten koń żyje dzięki nam. Ten koń, choć jest już stary, jest w bardzo złym stanie. Zyskał to, co można powiedzieć, że w jego wieku jest najpiękniejsze. Zyskał prawo do godnej starości. I nawet mając cały czas z tyłu głowy to, że w każdym momencie koń może odejść od nas za tęczowy most, cieszymy się, że go wykupiliśmy. Cieszymy się, że mu pomogliśmy. Cieszymy się, ponieważ wiemy, że nawet gdy on odejdzie, odejdzie w spokoju, zapominając o wcześniejszym cierpieniu, męce i bólu, który przeszedł, który przechodził przez wiele lat, bo jego stan to są lata zaniedbań. Lata bez dobrego siana, lata bez złego odżywiania, lata znęcania się nad tym koniem. To są lata znęcania się nad żywą istotą. Kochani, u nas w fundacji
koń jest otoczony ciągłą opieką, jest pod stałą opieką i mamy nadzieję, że zapomni o całym cierpieniu, bólu i strachu, jakie przeszedł w swoim życiu. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu gestowi oszczędziliśmy tej niewinnej istocie wiele, wiele męk, cierpienia i zapewniliśmy spokojną starość.